kolejny dzień mamy. Słuchajcie, robię sałatkę z roszponki. Wczoraj kupiłam roszponkę, więc zrobimy sałatkę, dodam do tego pomidory i taki ser feta. I to wszystko wymieszam i będzie fajna sałateczka. Może coś jeszcze dodam, albo i nie. Pomyślę. Na razie sobie to już umyłam, pomidorki umyłam, kroję i szykuję, słuchajcie, sałatkę. Tą sałatkę i tu mi jeszcze, zobaczcie, zostało tego kurczaka z tego. No na parze, co wczoraj robiłam na obiad. Podejrzewam, że już nikt tego nie zje, więc ja go wkroję, przemycę do sałatki. Dodam do tej sałatki jeszcze trochę słonecznika łuskanego. Będzie fajnie pasować i mam taki olej, oliwę taką, troszeczkę zruszę oliwą i będzie fajna sałatka. Sałatka gotowa. Jeszcze dałam garść pietruszki i garść koperku, bo mam, więc dałam, tak się prezentuje, spróbowałam, bardzo dobra. Słuchajcie, ja nic już nie soliłam, może jest za ciemno, o. Nic nie soliłam, nic nie pieprzyłam, no bo ta roszponka ma smak specyficzny, wiadomo, ser feta też słony jest, więc nic, nie ten, a fajnie chrupią te, co fajnie chrupie, słonecznik, bardzo fajnie pasuje, super chrupie, więc taką miałam ochotę na tą sałatkę już parę dni, więc sobie dzisiaj ją zrobiłam. I lecimy dalej z tym dniem. Szarasku, ciebie nie było wczoraj na filmie. Ciebie nie było na filmie. Zobaczcie, jak mam pogryziony, podrapany. I pogryziony przez Sonię, jak była mała. To tak pogryzła. Też jesteś tu pogryziony, ucho pogryzione. Łobuziak mały. Na swojej miejscówce. A tutaj Sonia. Wygodnie ci? Co? No, tak myślę. No, dobra, idź spać, bo nie będziemy ci przeszkadzać. Nie, bo ty jesteś strasznie zmęczonym psem, tak? Okropnie zmęczona jesteś. No, całą noc spałaś na poduszce. Tak, rano poszłaś tylko siusiu. O, dobranoc. Tyle pogadaliśmy sobie. Właśnie po dziewczyny. Trochę wcześniej po Laurę, zaraz po podwieczorku ją odbiorę. Bo muszę podjechać do ogrodniczego i już nie będę dzisiaj wam tak plotła jak wczoraj długo i tak bez składu i bez ładu. Obiecuję, że nie będzie długo z samochodu, bo wiem znowu z samochodu któryś tam odcinek z rzędu, ale nie mogę się jakoś ogarnąć. Jest tak zimno, jest taka zimnica, że po prostu to jest jakieś nieporozumienie z tą pogodą. Ja to nie wiem, co to jest. Normalnie rano było minus 5 stopni u nas. No, minus 5 stopni było. I teraz jest 2 na plusie, ale jest tak zimno, że tragedia po prostu, powiem wam. Ale patrzyłam na pogodę u mnie w miejscowości. Wiecie, w telefonie sobie wpisuję moją miejscowość, pogodę, i mi tutaj wyskakuje takie okolice, że to tylko jeszcze dzisiaj i jutro, a od czwartku ma być już 12 stopni i słońce z chmurami, no ale 12 stopni i ma być już co dzień coraz cieplej. Tam jakieś przelotne opady chyba były, ale ma być coraz cieplej. I potem już tam 12, 15, 18, więc mam nadzieję, że to tylko te dwa dni ostatnie, że to są ostatnie dwa dni tej zimnicy. No, no bo ile to można? Ja mam dosyć, ja chcę już ciepła, ja jestem już tak wymarznięta, przemarznięta, że po prostu to jakaś masakra. Jadę. Jadę. Aha, no i jak od czwartku nie będzie pogody, to się po prostu rozczaruję. Jak będzie dalej taki ten. Ja to liczę te dwa dni. Dzisiaj, jutro i już. I koniec z tym wszystkim. Powiem wam jeszcze, że kurczę, tak, no, a nie, dobrze, że w ogóle Laurze dałam ciepłe spodnie na leginsy.
rano, to, ale nie wiem, czy nawet jak szła, to założyła te spodnie ciepłe. Pewnie ich nie zauważyła. Pewnie ich nie założyła i pewnie poszła na dwór, jak byli na dwór dzisiaj, w samych leggingsach. No i pewnie jej nieźle pupcia zmarzła. Tak wam powiem. I sąsiad jechał. I powiem wam, że nieźle pewnie jej pupcia zmarzła. A poszła w Adidasach, bo chciała mi kozaki założyć, takie na... z lekkim futerkiem, a nie kozaki, takie półbuty, ale ona w zimę w nich przylatała, bo do samochodu takie fajne są. Mają trochę futerka na sobie, ale w środku mają trochę futerka, ale mają, nie są aż takie, wiecie, bardzo grube. I mówię, załóż te buty, bo jest zimno. Nie, ona Adidasy i koniec. No i poszła w tych Adidasach. Zresztą ja też już w Adidasach latam, no bo do samochodu, tak, to wiecie. No. I tak, jadę. Bo muszę do ogrodniczego iść, znaczy nie muszę, ale obiecałam, bo jak było ostatnio 2 tygodnie temu u nas, Jezu, jakimś tirem jedzie za mną, oni tu mogą tirami jeździć, taka tu wiejska jest droga od nas do miasteczka, ja nie wiem, czy takie tiry tu mogą jeździć, chyba że jakaś budowa gdzieś jest i coś wiozą, ale tak zapierdziela za mną, więc tak, jak była ostatnio Pawła siostra u nas, no to rozmawiałyśmy o tam nasionkach, o tym, co tam się ja wysadzam. I ona chciała takie piżmowe dynie, to się piżmowa nazywa, takie białe, dekoracyjne, żeby sobie wysadzić i na dekorację na jesień mieć tam potrzebne jej do szkoły tam, bo ona z dziećmi tam pracuje, też z takimi chorymi dziećmi. No i to i tam by się przydało, by sobie powysadzała, mówi. Żeby, wiesz, tam, wiecie, nie kupować na jesieni potem. I mówi, że u niej nigdzie tego nie może dostać. U niej, tam, gdzie ona mieszka. Już mówi, w paru sklepach ogrodniczych była i nigdzie tego nie może dostać. Ja mówię, no przecież te białe takie, no to u mnie są w tym ogrodniczym, bo akurat jak ona była u mnie wtedy w sobotę, 2 tygodnie temu, to ja w sobotę byłam w ogrodniczym. I ja się patrzyłam na te dynie, takie białe. I ona, ojejku, to weź mi kup, bo ten, no i obiecałam, że kupię i zapomniałam w ogóle pojechać i kupić jej tego, bo, no wiecie, ten stres miałam przeżycia z tym kotem, to ja nie myślałam w ogóle. I dlatego jadę teraz po Laurę, po podwieczorku szybko ją odbiorę, pójdę i kupię jej to, bo ona przed świętami ma przyjechać. To jej to dam, żeby sobie to, nie wiem, będzie wysadzała, czy rozsady robiła, czy jak tam, nie wiem. Ale jak obiecałam, to jej to dzisiaj pojadę, kupię, bo w końcu ja już w ogóle zapomnę. To lepiej dzisiaj podjechać już. No i to kupię. I co? O Jezus, i co? No i nie wiem co. A, to z piachem jechała ciężarówka. Taki, wiecie, ciężarowy, co piach wozi. No to tak, to mogą tędy jeździć. No. No i jej to kupię. I zobaczę, może coś sobie jeszcze kupię. Chociaż ja już nie mam gdzie sadzić tego, to znaczy wysadzać. Ja już mam tak wysadzone wszystko, a jeszcze mam do przepikowania pomidory, te reszty, co rozsadziłam pomidorów, wysadziłam wcześniej. Papryki jeszcze wysadziłam, to jak mi to wyjdzie, to przepikować, to ja nie wiem, gdzie ja to... Ja nie wiem, gdzie ja to wysadzę po prostu. Znaczy, gdzie ja to poukładam tam przy oknie, w salonie, gdzie to będzie mi stało. O to mi chodzi. Się w ogóle wysłowić już nie mogę. Dobra. I jeszcze tam obok, jak będę, to jest sklep, jest cukiernia, piekarnia, cukiernia, Oskrowia. To sobie podejdę i sobie bułki kupię i chleb świeży, żeby na rano było do szkoły. I Amelka poszła dzisiaj, już ok, jest z nią. I mam ochotę, wiecie co, na ciasto. Takiego bym jakiegoś fajnego ciasta zjadła, tak sobie wieczorem do herbatki. Jakoś mi tak naszło, nie do kawy, bo jakoś druga kawa mi nie idzie, druga ostatnio, jakoś nawet rano tej kawy nie dopijam. Zrobię tą kawę rano i pół wypijam i mi jakoś potem już nie idzie, więc nie wiem, chyba jakoś tak mnie, coś mi się dzieje, że coś tam, albo sobie muszę zmienić kawę po prostu, chyba sobie kupię taką czekoladową, waniliowe, takie są smakowe, bo coś mi te kawy zwykłe już nie idą.
Ostatnio sobie kupiłam też taką chyba, no, a nie nagrywałam wtedy vloga, tak, w zeszłym tygodniu nie nagrywałam, to nie pokazywałam, taką jaką ziarnicę sobie kupiłam do mielenia i też mi jakoś tak nie idą te kawy, więc sobie może taką kupię, ale to już nie dzisiaj, bo nie będę już do spożywczego szła, a mam ochotę na kawałek takiego ciasta, a nie chce mi się piec, wiecie, żeby stanąć i piec, nie chce mi się, taka się rozrobiłam, jakaś rozleniwiona, to przesilenie, czy co, to nie wiem, co to się dzieje z człowiekiem. Na święta upiekę ciasto, sernik i co tam jeszcze, to też nie wiem. Babki nie robię, bo u nas nikt tego nie je, chyba że jakaś mokra babka jest, to tak, ale jak takie te zwykłe babki, suche czy coś, to nikt u nas tego nie zje. A jak, nie wiem, jakie ciasto jeszcze zrobię, no zobaczę, sernik to na pewno obowiązkowo. I teraz co przed świętami, to mi się nie chce po prostu tych ciast piec, rozumiecie o co chodzi. To sobie pomyślałam, że sobie kupię kawałek na kolację, tak wiecie, do herbatki sobie zjemy i tyle. Dobra, już jestem pod przedszkolem i znowu gadałam, dobra, pół vloga w tym samochodzie. Nie wiem. Ale jak będzie ciepło, to będą vlogi z ogródka, bo będę siedziała co miniami w ogródku i będziemy gadać sobie z ogródka. Jak będziecie chcieli. Bo jak będę cały dzień siedziała w ogródku, no to wiecie, to będzie ogródkowe vlogi będą. Nie, no coś tam się będzie myślało, ale wiecie, jaka jestem ostatnio, jakaś taka... Jestem taka, nie... jakaś taka... nijaka. No, dobra. Potem się zobaczymy. Dwie po 15. Będę musiała poczekać parę minut. Ale obiecałam Laurze, że będę zaraz po podwieczorku, więc słowa dotrzymałam. Lecę po nią. Laura? Nie zimno ci? Nie. Idziemy potem na nasionka. O, jakie... kiełbaską ci pachnie? No. Bratki. Ładne. Idziemy do środka. Chyba o te chodziło, białe. Takie chyba białe. Małe. Dynia zwyczajna. Bardzo. Coś takiego chyba chciała. Tylko białą, czy zieloną, czy żółtą? Nie, mówiła ciocia o białej. Pod szkołą, czekamy na Amelkę i powiem wam, że już mi się odechciało tego ciasta, ale kupiłam. Nie kupiłam ciasta, bo były takie różne ciastka. Ciastka pokrojone w kwadraciki. Takie porcje. Ale tutaj Laura wybrała i wzięliśmy takie ciastka na sztuki. Ale do czego zmierzam? Kupiłam tak. Trzy takie babeczki z budyniem, trzy takie ciasteczka i kupiłam 5 kajzerek i kupiłam chleb i zapłaciłam 60 zł. Przy kasie to takie oczy zrobiłam, no bo wiecie, to tu 3 razy 5, 15, nie? Nie? Bo 5 zł takie ciastko. To jakaś masakra po prostu, ale już dobra. Już teraz będę piekła. Wiadomo, że jak się upiecze, to będzie taniej. Chociaż teraz to i pieczenie drogo wychodzi, bo to wszystko tak podrożało. W każdym bądź razie... no. Kupiłam, słuchajcie, w ogrodniczym te... Stanął naprzeciwko mnie samochód na parkingu. Naprzeciwko mnie, vis-a-vis mnie. I cały czas się na mnie patrzy i zerka, co ja sobie tutaj pitolę. Dynię ozdobną, Bambo Baby Bo, Baby Bo. I chyba taką chciała. Ozdobna to jest w każdym razie, taka. Pokaż jak się... Taka ozdobna. Chyba taką chciała. Ale śledzio. Czosnek niedźwiedzi wziąłam sobie, bo go zauważyłam. I nie byłam pewna, czy ja go kupiłam. Wydawało mi się, że kupowałam go, ale
Nie jestem pewna, bo coś go nie widziałam ostatnio. Albo gdzieś go położyłam, albo mi spadł gdzieś. Nie wiem. Hyzop lekarski. Roślina wieloletnia do twarogów i pasztetów. Więc z twarożkiem fajnie by to... ciekawe, jakby to fajnie smakowało, bo nie znam tego. Nie wiem, co to jest. Więc to taki eksperyment będzie. I jeszcze wziąłam sobie musztardowiec. Ostry smak, wyśmienity dodatek do sałatek. Też nigdy nie miałam. Nie wiem, jak nawet muszę poczytać, jakiego się je liście na pewno. Jakie to tak w zasadzie? Chyba same takie liście. Może takie dodatek po prostu. Nie wiem. I chciałam kolby kukurydzy. Bo oglądałam tu kiedyś już, no już ładnych chyba 2 tygodnie temu, Monikę z kanału z miasta na wieś vlog. I ona też kukurydzę pokazywała, że kupiła. I ja taki przebłysk dostałam, że Boże, kukurydzę dla królików wysadzę. No, i mówię, dzisiaj kupię. Ale przecież były 3 rodzaje. I wzięłam pękająca. Kukurydza pękająca. I wiecie, czytałam sobie tu i teraz dopiero się kapnęłam, że wzięłam doskonałą na popcorn. Taką. No. Odrobię z tego popcorn? Doskonała na popcorn. I ona mi się... Ale tu jeszcze sobie kupię. Jeszcze kupię taką zwykłą po prostu kukurydzę, żeby była kolba. Bo po prostu nie zorientowałam się, że ona jest doskonała na popcorn. Że tak tutaj jest napisane. Bo tu wiecie, pękająca. No to będzie miękka. A że nigdy nie sadziłam też, poczekaj. I tak sobie czytam. No i tutaj nic nie pisze. Teraz dopiero jak do Was mówię, doskonała popcorn zauważyłam, że popcorn tu jest. No ale co zrobić? Możemy zrobić popcorn. No ale na pewno jakby wyrosła, to króliki też, one bardzo lubią ten. To na pewno by sobie zjadły taką kukurydzę. Ciekawa jestem, po ile ona była. Mam chyba gdzieś paragon. Mam w kieszeni? Trzymaj, zaraz zobaczę, ile ona kosztowała. A jak nie? A, nie mam paragonu, bo ja kartą płaciłam. I nie dostałam paragonu. A nie, może mam. Nie mam. Popcorn. Mam. $2,40 ta kukurydza. No to spoko. Spoko cena. Czosnek 3,50, ten hyzop lekarski 2,30, musztardowiec 3 zł i dynia 4. No takie ceny. Ale schowam do torby. No ale widzicie, no tak ten. Ale to jeszcze sobie kupię, najwyżej zwykły. Poczytam, czy ten się będzie nadawał tak. Bo wiecie, my też lubimy taką kolbę sobie ugotować na parze, nie na wodzie, tylko na parze. Kolbę taką tej kukurydzy i sobie po prostu ją obgryźć, też jest dobra. Dawno też nie robiłam, muszę sobie kupić jakąś kukurydzę i sobie zrobić. Bo jakoś mi ostatnio na parze, to jedzenie na parze naszło. Będę teraz sobie obiady parować dla nas. Znaczy Paweł to tak nie bardzo, bo dla niego to za lekkie, ale dla siebie tak będę robić. Jakoś taką czuję potrzebę i takiego innego odżywiania się zobaczymy. Ale to jutro albo pojutrze gdzieś tam podejdę, bo to chyba i tak do gruntu, na rozsady to nie idzie. Do gruntu. No, to jeszcze zdążę kupić. Dobra, czekamy na Amelkę, bo znowu gadam w tym samochodzie. To trzeba parę nasion. Tak, parę nasionek długo i co to będzie takie przegadane. A, jeszcze taką widziałam, taki ten popcorn, tą kukurydzę taką widziałam i było na 2 hektary, czyli tak jakby na ziemię, to jedna paczka na 2 hektary starczała. I tak sobie pomyślałam, może na polu wysadzimy? Wiecie, że nie w ogródku, tylko na polu, może wyrośnie mi tam na polu. Tempesz tak może tego nie przerośnie. Ale to ten, kury by miały taką kukurydzę, przecież też by jadły. Muszę z Pawłem pogadać, może faktycznie powysadzać trochę tych kolb kukurydzy dla zwierzaków. No, dobra. Czekamy na Amelkę i jedziemy do domu. Sobie tutaj patrzę i czytam o tej kukurydzy. Laura wyszła sobie tutaj przed samochód. I roślina wysoka. Miesiącesz? Roślina wysoka. 160 cm ma. Nie krzewiąca się. Tworząca 1-2 kolby tylko. Długość około 12 cm. Dobrze wypełnione pomarańczowym ziarnem.
to tylko na jednym patyku dwie kolby by były. To taka jest specjalna jakaś, bo wiecie, no to nie jest taka jak się dla dzików, co u nas za lasem sadzili kolby, tak wiecie, i tam dziki przychodziły, orały im. Co? Nie, tutaj. Tam samochody jeżdżą. Tu? Co? Dobrze. I wiecie, takie są te kolby, takie, znaczy te, no, krzaki tej kukurydzy takie strasznie wysokie, nie? Duże. Wiecie, o co chodzi. A to takie małe będzie, więc nawet na podłówku można sobie gdzieś w rogu posadzić. Ciekawa jestem tego. Kto nie eksperymentuje, ten nie je, jak to się mówi. Dobra, czekam na tą mamelkę jeszcze chwilę. A co tutaj się dzieje? Co to za grzanie? Kości? Kicia? Sonia udaje kicie. Jak kicia w prawo, to Sonia w prawo. Kicia w lewo? Nie. Sonia, kicia w prawo, Sonia w lewo. Kicia w lewo, Sonia w prawo. O. Udaje kota. Bo rozpaliłam w kominku. O. Widzicie, co ona będzie robić? Sonia? Będziesz naśladować kota? Kicia, ciepło ci? Ciepło ci, Gicia, ale... Kicia to raz podeszła... Oj, no cześć, daj łapkę. No i co zrobiłaś? Tak jakby ci nie starczyło tutaj grzania. Sonia! No Jezu, tutaj sprania ten. Sonia, chodź tutaj. Widzicie, jaka jest wredna? Chodź tutaj, Sonia. Tu mam pranie przesunięte, tak jakby jej nie starczyło ciepła z kominka. Dlaczego popędziłaś kota? Chciałabyś być w centrum uwagi, co? Nieładnie, tak? Kiciu nie popędzić. Łapę daj. No, daj łapę. No dobrze. A piątka? Sonia, piątka. Siad. Sonia, siad. Nie rób wstydu, Sonia. Sonia, siad. Piątka. No pięknie, dobry pies. Dobry pies. Robię kolację, oczywiście sałatka na kolację. I kanapeczki, jeszcze resztki sera, wyjadamy to, co mamy. Nałożę sobie sałatkę, dwie kanapeczki i oczywiście na koniec będzie ciasto. Wiem, niezdrowo na kolację. Pół zdrowo, pół nie, no bo sałatka zdrowa, ale ciasto na kolację. Ale sobie nie odmówię. Bo wcześniej nie miałam kiedy, no po prostu nie miałam kiedy zjeść. Tak się zajęłam jakoś tam robotą. I chciałam wam pokazać. Takie kupiłam trzy, ale już dziewczyny zjadły. To jest niby moja, ale to może Amelce do szkoły na jutro zostawię. Z budyniem jakby chciała. I tutaj są takie, właśnie one chyba po 5 zł kosztowały. Te to nawet, nie wiem, może po 3 coś, nie wiem, po 4, nie wiem. Ten chyba na pewno po 5 zł, no bo zapłaciłam 60 zł w tej piekarni, słuchajcie. Chleb, 5 kajzerek, 3 takie... Ale przynajmniej dobre rzeczy bardzo tam są. Tak, bo to skrobia. 3 takie te ciasteczka i 3 takie babeczki, słuchajcie. I to jest z musem truskawkowym. Chyba tam w środku ma truskawkę, nie wiem, później przekroimy, to zobaczymy. I co tym słodkim akcentem. Żegnam się dzisiaj z wami. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że do jutra. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Kroiłam i wam pokażę. Jakby biszkopt z kremem i sosem takim truskawkowym. Ale ta czekolada jest gorzka. Mogłaby być, wiecie co, słodka. Ale co tam. Dziękuję za oglądanie. Do jutra. Pa.